Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Witam Państwa teraz w tej roli. Chciałam tylko sprostować, że ja nie jestem jeszcze psychologiem, także tutaj wystąpię właśnie w roli seksuologa i chciałabym Państwu poopowiadać trochę na temat tego psychoseksualnego rozwoju dzieci i młodzieży. Jest to temat, który tak naprawdę gdzieś tam w szkołach jest pomijany, więc wydawało mi się, że wyjaśnienie pewnych faktów, szczególnie związanych z tym pierwszym etapem kształcenia, może być po prostu dla Państwa po prostu przydatne. Dlatego właśnie taki temat. Drodzy Państwo, niemniej jednak chciałabym zacząć od takiej klasyfikacji, która może wydać się dosyć dziwna i dosyć, nawet bym powiedziała, szokująca. Niemniej jednak ja tę właśnie klasyfikację najbardziej lubię. Periodyzacja rozwoju człowieka. Mamy okres prenatalny i to jest od poczęcia, tak jest liczone, od poczęcia do narodzin, okres wczesnego dzieciństwa, od narodzin do trzeciego roku życia i ten okres możemy podzielić na podokresy. Jest to wiek niemowlęcy i wiek poniemowlęcy. Trzecim okresem jest okres średniego dzieciństwa, jest to wiek przedszkolny od 4 do 6 roku życia i okres późnego dzieciństwa, wiek szkolny od mniej więcej 6-7 rok życia do 10-12 rok życia. Ale tutaj, proszę Państwa, dzieje się coś właśnie niespotykanego tak naprawdę, ponieważ nam adolescenci kojarzyli się troszeczkę zupełnie inaczej. Proszę zwrócić uwagę, jak to teraz wygląda. Okres adolescencji to jest od około 10 u dziewczynek i 12 u chłopców do około 20 u dziewczynek i 23 u chłopców. To są, można by było powiedzieć, to są już praktycznie dorośli ludzie, ale mieszczą się właśnie, czy to w tym podokresie wczesnej adolescencji, czy też późnej adolescencji. Na pewno będzie to, proszę Państwa, związane z tym, co ogólnie się dzieje teraz, jeśli chodzi o świat, prawda? Dawniej troszeczkę inaczej to wszystko wyglądało. Teraz świat stawia przed nami zupełnie nowe wymagania. Teraz, żeby zdobyć kompetencje, które pozwolą nam osadzić się gdzieś na rynku pracy, my potrzebujemy po prostu więcej czasu. My potrzebujemy tego czasu, żeby tych kompetencji zdobyć, dlatego myślę, że to po prostu tak się wydłuża. Okres wczesnej dorosłości, proszę też zwrócić uwagę, od 20 u dziewczynek i 23 roku u chłopców do 35 u dziewczynek i 40 roku u mężczyzn. To jest okres wczesnej dorosłości. Okres średniej dorosłości od 35 roku u mężczyzn i 40 roku życia u kobiet do 55 roku życia u kobiet i 60 roku życia u mężczyzn. I okres późnej dorosłości od 55 roku życia u kobiet i 60 roku życia u mężczyzn. Zwróćcie Państwo uwagę, że tutaj nie pada słowo starość. Bardzo mnie to cieszy, bo może to troszeczkę zmieni postrzeganie osób dojrzałych jako osoby aseksualne, bo tak po prostu nie jest, tak? Każdy człowiek i w każdym okresie życia, aby zachować zdrowie seksualne, powinien po prostu to życie seksualne prowadzić. Niemniej jednak ja się odwołam do takiej klasyfikacji typowo właśnie seksuologicznej. Będę chciała Państwu pokazać te fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka i w seksuologii dzielimy je w ten sposób. Życie płodowe i narodziny, następnie dzieciństwo od narodzin do 12 roku życia, jest to faza eksperymentalna. Dorastanie od 12 do 18 roku życia, faza przejściowa i dorosłość, faza dojrzała. No i właśnie, drodzy Państwo, skupimy się na tym dzieciństwie, czyli na tych, powiedzmy, naszych takich najmłodszych uczniach, najmłodszych klientach, można by było powiedzieć. Fazę eksperymentalną dzielimy znowu na trzy okresy. Okres preedypalny, edypalny i latencji. Jak tutaj Państwo widzicie, okres edypalny od narodzin do trzeciego roku życia, okres edypalny od 3 do 6 roku życia i okres latencji od 6 do 12 roku życia.
Co to jest ten okres preedypalny? Okres preedypalny, tak jak już powiedzieliśmy, od urodzenia do trzeciego roku życia. Tutaj tak naprawdę jest niewiele zachowań seksualnych. Dziecko nie angażuje się w żadne zachowania seksualne. Następuje natomiast idealizacja ciała dziecka przez matkę i odwrotnie, ciała matki przez dziecko. I to, proszę Państwa, co może wydać się troszeczkę zadziwiające, to, że masturbacja dziecięca zaczyna się już w życiu płodowym. Nie w okresie dojrzewania, jak mógłby nam gdzieś tam podpowiadać stereotyp, tylko już w życiu płodowym. Co jest jeszcze też charakterystycznego, że właśnie przy końcu tego okresu preedypalnego dziecko jest w stanie, wie jakie jest płci, jest w stanie się określić, czy jest chłopcem, czy dziewczynką, dostrzega już te różnice. Okres edypalny, od 3 do 6 roku życia i tutaj, drodzy Państwo, jest wiele zachowań seksualnych. Tutaj jest wiele zachowań seksualnych, my tylko ich po prostu nie dostrzegamy, albo po prostu nie chcemy ich widzieć. To nie są takie zachowania seksualne, jak my moglibyśmy je nazwać czy przyporządkować. Dzieci po prostu rozwijają się w sposób seksualny w tym okresie dosyć istotnie. To znaczy, co dzieci robią? Dzieci na przykład mogą się przytulać do pani z przedszkola, mogą się przytulać do innych dzieci, mogą siadać na kolana, mogą się ocierać. Tutaj kwestia takiego ocieractwa dziecięcego. Dlaczego? No właśnie, drodzy Państwo, dlatego, że po prostu jest to dla nich przyjemne. Dziecko po pierwsze chce dostrzegać te różnice płciowe, po drugie ciało jako takie jest dla niego bardzo, ale to bardzo interesujące i fascynujące. W tym okresie też dzieci no oczywiście lubią podglądać rodziców, nie wiem, mamy jak na przykład się kąpią. To jest taki okres naprawdę dla dziecka dużego zainteresowania seksualnego. Kolejnym okresem jest okres latencji i ten właśnie okres od 6 do 12 roku życia. Tutaj, drodzy Państwo, ta seksualność powinna się wyciszać. Dlaczego? No właśnie, tak naprawdę ciężko nam powiedzieć dlaczego, ponieważ ta seksualność nasza cały czas w naszym życiu funkcjonuje. I nagle przychodzi wiek od 6 do 12 roku życia, kiedy ta seksualność tak przestaje te dzieci interesować. I teraz pytanie dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że wchodzą w nową rolę, czyli wchodzą w rolę ucznia. Po prostu tutaj kwestie społeczne, odgrywanie roli społecznej jest dla dziecka ważniejsze niż ten rozwój, seksualny. Wycofują się właśnie z tej aktywności seksualnej i ta ekspresja jest po prostu przyhamowana. Chociaż to bierzcie też Państwo pod uwagę jedną rzecz. To są oczywiście pewne, to jest krzywa rozkładu normalnego, tak? To jest krzywa Gaussa, czyli może się zdarzyć dziecko, które będzie miało lat 10 i będzie tym bardziej, i będzie, już nie chciałam skończyć myśli, i będzie dojrzałe biologicznie, tym bardziej z tego, co pokazują badania amerykańskie, ten wiek dojrzałości płciowej się po prostu obniża. To już nie jest tak, że dziewczynka kilkunastoletnia ma okres, ale właśnie z naszego punktu widzenia dzieci też zaczynają tę miesiączkę dostawać, zaczynają po prostu szybciej dojrzewać, na co na pewno ma wpływ przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego. I teraz, drodzy Państwo, tak, zanim przejdę do omówienia tych zachowań seksualnych dzieci, to muszę zwrócić na jedną rzecz uwagę. To znaczy, jeśli do tego typu zachowań dochodzi w okresie szczególnie od 6 do 12 roku życia, to wtedy mamy prawo zacząć się niepokoić. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wtedy powinno dojść do tego wyciszenia. Ale podkreślam jeszcze raz, każde dziecko trzeba rozpatrywać indywidualnie, bo może się okazać, ja kiedyś słyszałam taką rozmowę dwóch chłopców właśnie mniej więcej w wieku 11, 10, może 12 lat, tak?
jak to jeden chłopiec opowiadał drugiemu, jakiego to fajnego pornola, a na całe siedle krzyczał, jakiego to fajnego pornola widział ostatnio w telewizji, jak rodzice spali. Więc to też trzeba brać w taki troszeczkę nawias. Zawsze jak nie wiemy, można się zwrócić do specjalisty. Natomiast jeśli te zachowania występują w tym okresie od 3 do 6 roku życia, to drodzy Państwo, no właśnie, tak jak powiedzieliśmy, tam to zainteresowanie swoją seksualnością jest bardzo duże. No a seksualność to są też narządy płciowe tego dziecka, więc to dziecko będzie po prostu zainteresowane. Ale mamy rozróżnienie. Mamy masturbację rozwojową, eksperymentalną i instrumentalną. I drodzy Państwo, co to jest ta masturbacja rozwojowa? Masturbacja rozwojowa to jest ta, która tak naprawdę może normalnie zafunkcjonować. Czyli to jest zdrowy rodzaj masturbacji. Jeśli dziecko, czyli właśnie to, ten rodzaj masturbacji, który może się wydarzyć pomiędzy 3 a 6 rokiem życia, czyli w okresie edypalnym. Niekoniecznie już rozwojową będzie ten okres wyciszenia, tak? Mamy też masturbację eksperymentalną. To jest masturbacja, która może być troszeczkę niebezpieczna. To znaczy, tutaj trzeba przyuważyć dziecko, ponieważ nawet w okresie tym edypalnym dziecko po prostu może sobie zrobić krzywdę. To znaczy, dziewczynki potrafią włożyć sobie, nie wiem, sprzączkę od noża do pochwy. Chłopcy, i to jest akurat fakt, potrafią sobie na przykład złapać cążki członka, tak? To są zachowania masturbacyjne, które po prostu mogą być dla dziecka niebezpieczne, nawet jeśli się dzieją w tym okresie, w którym teoretycznie dziać się mogą. Na to trzeba zwracać uwagę, to znaczy na ile te eksperymenty są po prostu dla dziecka bezpieczne. No i masturbacja instrumentalna, ta nas, drodzy Państwo, powinna zaniepokoić. Ona też może wystąpić w różnych tych etapach rozwojowych, ale to jest masturbacja, która polega na tym, że dziecko nie radzi sobie z jakimiś emocjami. Po prostu, na przykład, dziecko w domu zostanie okrzyczane przez rodziców i idzie i się masturbuje, czyli po jakimś wydarzeniu, które dzieckiem może wstrząsnąć, taka masturbacja może nastąpić. Ale może się też zdarzać, że dziecko masturbuje się instrumentalnie w momencie, kiedy rodzice się rozwodzą. Ten typ masturbacji oznacza, że po prostu dziecko nie radzi sobie z emocjami i temu dziecku trzeba pomóc. Tak jak mówiłam, jeśli jakiekolwiek wątpliwości się pojawiają, to warto jest zwrócić się do pomocy, nawet do szkolnego psychologa, żeby po prostu z tym dzieckiem porozmawiał, żeby można było zobaczyć, jakie są powody. Bo zwróćcie Państwo też uwagę, że masturbacja instrumentalna może być oznaką wykorzystywania seksualnego. To w momencie, kiedy dziecko jest wykorzystywane seksualnie, też może dochodzić do zachowań masturbacyjnych i to właśnie będzie ta masturbacja instrumentalna. Dziecko nie radząc sobie z tym, co się dzieje, czy co się stało, w ten sposób próbuje rozładować swoją złość, swoją agresję, swoją frustrację. No tutaj akurat o tej kwestii wykorzystywania można by było dużo mówić, ale powiem jeszcze tylko jedno, że właśnie, jeśli zdarza się ona, jeśli zachowania dziecka związane z seksualnością są nasilone, na przykład w wieku do 3 roku życia, chociaż tutaj dziecko raczej tego, znaczy na pewno nie będzie tego pamiętało w życiu późniejszym, bo do 3 roku życia nie pamiętamy nic. Tutaj się pojawia też pytanie w kontekście ewentualnej potem terapii. To znaczy miałam kiedyś taką klientkę, która mnie zapytała, bo jej córka była molestowana seksualnie właśnie przed 3 rokiem życia. Ona oczywiście tego nie pamięta i pytanie takie, czy powinna w ogóle podejmować terapię? No właśnie, myślę, że nie. To znaczy, terapeuta jakikolwiek powinien reagować w momencie, kiedy dana osoba tej pomocy potrzebuje, a nie kiedy problem wydaje się, że faktycznie zaistniał, bo
dla tego dziecka, to dziecko nie będzie pamiętało tego wydarzenia. Gorzej będzie, jak my mu wmówimy pewne rzeczy. A tutaj jeszcze w kontekście, tak sobie pozwolę, troszeczkę wydawałoby się odbiec od tematu, ale jednak jest to temat ważny. Mianowicie, jeśli chodzi o pamięć dzieci, to jeśli nawet taki psycholog, czy pedagog, czy wychowawca w szkole usłyszy, że dziecko było molestowane seksualnie, jeśli dziecko coś takiego powie, to też od razu nie można robić z tego afery. Trzeba się tym po prostu zająć. Dlaczego? Dlatego, że okazuje się, że nasza pamięć po prostu bywa zwodna. I to, co dziecko deklaruje, mogło się w ogóle nie wydarzyć. Może być sytuacja, że dziecko, że rodzice dziecka się rozwodzą, no i mama, powiedzmy, nie lubi tatusia, i sugeruje dziecku pewne czynności. Proszę sobie wyobrazić, że redundancja tej informacji może spowodować powstanie konkretnych szlaków pamięciowych w mózgu tego dziecka. A co to znaczy? To znaczy, że to dziecko będzie pamiętało rzecz, która się nie wydarzyła. Będzie pamiętało, że było molestowane, mimo że molestowane nie było. I teraz właśnie, bo z pierwszego wykształcenia jestem filologiem, więc też, ale nie takim zakorzenionym językoznawcą jak profesor Nowak, bo tutaj po prostu chapeau bas i ogromny szacunek do wiedzy pana profesora. Ja jestem bardziej pragmatykiem, ale znalazłam tutaj pewną możliwość właśnie. To znaczy, jak można zbadać, czy takie dziecko mówi prawdę, czy ta informacja została, to się tak w pedagogice, w psychologii ładnie nazywa, zaindukowana przez kogoś innego. Mianowicie, oczywiście to musi być cały zespół, który to dziecko będzie badał i tak dalej, ale jest tutaj pole dla językoznawców. Językoznawcy mogą zbadać idiolekt opiekunów tego dziecka i w wypowiedziach dziecka poprzez różne metody, czy to wywiad, czy rozmowę bardziej kierowaną, sprawdzić, czy nie... Aha, no właśnie. Co to jest idiolekt? Idiolekt to jest charakterystyczna umiejętność, zdolność językowa dla danej osoby w konkretnym wieku, na konkretny etap rozwojowy i z konkretnym zawodem. To jest po prostu mój taki jakby odcisk palca, tak? Tylko robię go za pomocą języka. I językoznawca, seksuolog, może zbadać, czy w wypowiedziach dziecka nie występują po prostu cechy charakterystyczne dla idiolektu matki. Na przykład, czy innej osoby, która mogła dziecku zaindukować taką informację. Jak to się robi? No oczywiście, przez różne metody, ale między innymi poprzez składnie, tak? Jeśli dziecko używa słów, które do tej pory nie były używane, przez niego oczywiście, to znaczy, że no to nie jest to, co ono doświadczyło. Tutaj oczywiście kwestia tego, na jakim poziomie językowym jest też dziecko, tak? Ale to są naprawdę długie badania, bo najpierw trzeba porozmawiać z dzieckiem, potem trzeba porozmawiać z rodzicami i porównywać. Po prostu to jest taka praca troszeczkę porównawcza. I to ewentualnie można zrobić właśnie w momencie, kiedy jest podejrzenie o ewentualne wykorzystywanie seksualne dziecka. I powtarzając jeszcze raz, jeśli dzieje się to w etapach, które z reguły nie są etapami, gdzie dziecko powinno realizować te zachowania seksualne. Czyli jeśli jest to okres preedypalny lub okres latencji, czyli okres po prostu wyciszenia. No i drodzy Państwo, okres dorastania od około 11 do 20 roku życia. Tutaj tak naprawdę mamy trzy czynniki, które wpływają na ten rozwój no, w bardzo istotnym stopniu. I są to czynniki biologiczne, społeczne i psychologiczne. Oczywiście zachodzą tutaj bardzo duże zmiany biologiczne, tak? Tutaj początek i mechanizm zależy właśnie od prawidłowej pracy układu podwzgórze przysadka gonady. Tutaj chodzi o te kwestie związane z produkowaniem hormonów, z hormonami płciowymi.
dochodzi do rozwoju drugorzędowych i trzeciorzędowych cech płciowych. Czyli drugorzędowe cechy płciowe, no pierwszorzędowe no to są gonady, drugorzędowe cechy płciowe to jest na przykład u chłopców moszna, u dziewczynek łechtaczka, a trzeciorzędowe cechy płciowe to jest to, co tak naprawdę możemy zobaczyć. Czyli powiedzmy, dziewczynkom zaczyna się odkładać tłuszcz na biodrach, chłopcy przechodzą mutację głosu, kwestia owłosienia ciała, to są właśnie te trzeciorzędowe cechy płciowe, czyli drugo- i trzeciorzędowe cechy płciowe w tym okresie dorastania po prostu, można powiedzieć, triumfują. Duża labilność emocjonalna, to co Państwo już pewnie wyciągnęli też z wcześniejszych wykładów, czy nawet z wykładu właśnie doktora Kaczmarzyka, który mówi o tym, dlaczego tak się dzieje. Właśnie przez te skoki chociażby dopaminy, tak, która powoduje, że w jednej chwili młoda osoba, adolescent właśnie, może być w depresji, a za kilka godzin już jest w siódmym niebie i chce góry przenosić, tak? Tutaj po prostu bardzo dużo się dzieje, jeśli chodzi o te neuroprzekaźniki. Wpływ grupy rówieśniczej na zachowania seksualne. To z jaką grupą dziecko ma styczność, dziecko adolescent ma styczność, ma ogromny wpływ na to, czy ona będzie funkcjonować w życiu seksualnym. Proszę sobie wyobrazić, że w książce Roberta Cialdiniego wyczytałam, że były prowadzone takie badania psychologiczne, które dla mnie są ważne właśnie z tego seksuologicznego punktu widzenia. Bo okazało się, drodzy Państwo, że jeśli młodzi ludzie, zresztą nawet dorośli ludzie, oglądają dużo pornografii z pięknymi, powiedzmy, aktorkami, to im więcej tej informacji właśnie, im więcej tej redundancji, czyli powtarzania tego zachowania jest, tym może się okazać, że po pewnym czasie partner tej osoby stanie się mniej atrakcyjny. Mniej atrakcyjny niż jeszcze niedawno był. Dlaczego? Poprzez kontrast. Ale to tak przy okazji, tak jak mówię, odsyłam chętnych do książki Wywieranie wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. Intensywne zmiany hormonalne, to co już powiedzieliśmy. To, co ma wpływ właśnie na rozwój tych biologicznych, tego czynnika biologicznego, tej biologii. Doświadczenia seksualne osób tej samej płci oraz rodzice jako wzory postaw płciowych. Faza tak zwana homofilijna. Co to, proszę Państwa, jest faza homofilijna? Każdy z nas, czy chcemy się do tego przyznać, czy nie, u jednych bardziej, u drugich mniej, mieliśmy taką fazę w życiu, którą można by było określić poprzez takie działania, gdzie podejmowane są różne doświadczenia seksualne z osobą tej samej płci. My możemy to zobaczyć na takiej zasadzie, że chłopcy są przyjaciółmi, tak? Różnie to wygląda, czasami oglądają tylko jakieś filmy pornograficzne, ale czasami dochodzi do jakiegoś głaskania, przytulania, czy nawet wspólnej masturbacji. To jest potem oczywiście tam czasami wypierane, ale tak jest. U dziewczynek to przychodzi troszeczkę łagodniej, bo jak są psiapsiuły, prawda, no to też tam się przytulają. Po prostu to występuje i ta faza homofilijna jest potrzebna. I jest potrzebna po co? No właśnie po to, żeby można też było stworzyć sobie jakiś obraz siebie, to znaczy mężczyzny, obraz kobiety, to co też tutaj jest napisane, że rodzice, i tutaj w domyśle właśnie tej samej płci najczęściej, są postawami pełnienia ról płciowych. No i właśnie, jest taka książka Zachowania seksualne w szkole. Drodzy Państwo, nasza szkoła nie jest aseksualna. To jest tylko taki mit, który gdzieś tam może funkcjonować. Wszystkim się wydaje, że szkoły są aseksualne, ale gdyby tak ktoś chciał przetoczyć badania, z których wynika, że w wielu polskich szkołach dochodzi do
bliskiej relacji, może tak to nazwę, pomiędzy nauczycielem a uczniem, no to jakby to trafiło gdzieś tak, ktoś zechciałby to zbadać i procentowo pokazać, to obawiam się, że trzeba by było zamknąć polskie szkoły. I teraz tak, bo to się będzie zdarzało. Dlaczego? Dlatego, że dzieci, młodzież w tej szkole po prostu spędza większość czasu. My spędzamy ją w pracy, no a młodzi ludzie idą do szkoły i tam też to nie jest tak, że nagle przestaje kształtować im się życie, przeszkadzają rozwijać się seksualnie, bo idą do szkoły. Oni tego nie zostawią. Oni się tak samo rozwijają. Bardzo polecam Państwu tę książkę o tych zachowaniach seksualnych w szkole, bo tam są konkretne badania do ilu nauczycieli było świadkami na przykład masturbacji chłopów podczas lekcji, tak? Są pewne no, rady, chociaż tutaj trudno radzić, jak sobie z tym radzić właśnie. Także nasza szkoła nie jest aseksualna. Zwróćcie Państwo uwagę, że zarówno uczeń ma jakąś seksualność, ale nauczyciel też ma seksualność. I tutaj jeden oddziałuje na drugiego tak samo. Owszem, my możemy stawiać jakieś kulturowe granice, ale i tak będą uczniowie, którzy się będą kochali w swoich nauczycielkach. I ja teraz zadam takie pytanie. I czy to jest źle? Moim skromnym zdaniem nie, bo chyba lepiej, jeśli młody człowiek przychodzi na ten język polski czy na biologię dla pani, która po prostu mu się podoba i siedzi na tej biologii wpatrzony w panią jak święty obrazek, niż gdyby miał na przykład palić marihuanę gdzieś na zewnątrz, prawda? Bo po prostu jest bezpieczny. Kwestia moralności nauczyciela i tego, co on z tym zrobi, ale może to być kwestia związana z motywowaniem tego ucznia. Dlaczego tak mówię? Drodzy Państwo, dlatego, że zostały przeprowadzone badania na mężczyznach, którzy są preferencyjnymi pedofilami i mężczyznach, którzy nie są pedofilami. Zostali podłączeni do aparatury i proszę sobie wyobrazić, ja tutaj nie będę komentowała kwestii etyki tych badań, nie wiem, no ale można by było zadać kilka pytań. Jak te badania wyglądały? Mężczyźni byli podpięci i pokazywano im zdjęcia z pornografią dziecięcą. Proszę sobie wyobrazić, że ośrodki w mózgu odpowiadające za pobudzenie seksualne zaświeciły się i u jednych, i u drugich. Co się tylko stało u mężczyzn, którzy nie byli preferencyjnymi pedofilami? Informacja została wysłana do czego? Do płatów czołowych, która powiedziała, nie, to jest dziecko. Natomiast u pedofilów preferencyjnych, bo też sobie pozwolę tak jeszcze wyjaśnić, pedofil preferencyjny to jest ten taki prawdziwy pedofil, bo to, że ktoś ma zachowania pedofilne, to jest zupełnie co innego. Ten preferencyjny pedofil, on został na tym poziomie podniecenia seksualnego. Nie było informacji, że to jest dziecko. Z drugiej strony, popatrzcie, drodzy Państwo, to jest pewien problem, bo teraz jest to organika, czy nie jest? Tak? Czyli czy ta osoba ma na to wpływ, kurczę, czy nie ma na to wpływu? Ja nie odpowiem Państwu na to pytanie, ale jest to problemowa kwestia. No i proszę Państwa, właśnie, jakość wychowania do życia w rodzinie. W różnych szkołach jest różna. To nie jest tak, że w każdej szkole jest zła, absolutnie. Ale proszę mi wierzyć, że są szkoły, które pokazują tylko jeden słuszny program nauczania, z którym ja się zupełnie nie zgadzam. To znaczy, jeśli ktoś jest osobą wierzącą, ma do tego prawo, ja to szanuję, może przedstawiać taki punkt widzenia pod jednym warunkiem na lekcji WDŻ-u, że przedstawi też każdy inny. To znaczy, będzie mówił o tym, że biologicznie to wygląda tak, społecznie to wygląda tak, prawnie pewne rzeczy wyglądają tak. To jest z kolei to, co mówiła sędzia Anna Maria Wesołowska. Młodzież nie wie, że na przykład złapanie dziewczyny za pupę to jest tak naprawdę przekroczenie, to jest tak naprawdę, można by powiedzieć, zgwałcenie. To jest inna czynność seksualna, jakby się tak dobrze zastanowić, tak? Młodzież tego po prostu nie wie. I wtedy możemy
po prostu robić czy przedstawiać inne punkty widzenia. Natomiast nie mamy prawa na indoktrynację. Szczególnie na tym przedmiocie, bo dziecko ma mieć możliwość wybrania sobie, czy kwestia antykoncepcji chociażby będzie dla niego kwestią związaną z wyznaniem i będzie stosował się, czy stosowała się do kalendarzyka, czy po prostu będzie korzystała z prezerwatyw, czy z tabletek antykoncepcyjnych. To młodzież, my jako nauczyciele mamy młodzieży pomóc, nawet inaczej, przedstawić różne możliwości, ale to ta młoda osoba będzie musiała wybrać tę ścieżkę, która jest dla niej na tę chwilę najlepsza. Chciałam jeszcze odnieść się do tej pornografii, o której mówiłam, mianowicie to też nie jest tak, że jak dziecko zobaczy gazetę pornograficzną czy kawałek pośladka nagiego w telewizji, to za każdym razem spaczy jego psychikę. Może tak być, owszem, bo są bardzo wrażliwe dzieci, ale to nie jest tak, że za każdym razem dziecko po prostu już się coś dzieje. Obawiam się, że w większości przypadków to my wmawiamy temu dziecku, że zostało skrzywdzone, bo na przykład zobaczyło gazetę pornograficzną pokazaną przez starszego brata w nieodpowiednim etapie rozwojowym, tak? Komu to bardziej przeszkadza? Nam czy temu dziecku? No właśnie. I tutaj dlatego czasami trzeba się z tym specjalistą po prostu skontaktować, ale na pewno nie możemy robić paniki. Nie możemy robić paniki, nawet jak znajdziemy coś, jakieś gazety w szkole. To jest sprawa intymna. Broń Boże, nie można tego wyciągnąć i pokazać, co to koledzy oglądali, tak? Czy powiedzieć nawet o tym. To jest sprawa zbyt intymna. To ma zostać załatwione pomiędzy, nie wiem, wychowawcą, pedagogiem, psychologiem, a tym uczniem. I tutaj pojawia się kolejny problem, taki, o którym myślałam może nie tylko w kontekście seksualności, ale w ogóle psychologii jako takiej. Jeśli młody człowiek przychodzi do pedagoga szkolnego czy do psychologa, i zwierza mu się, prawda? No i co się najczęściej, czy w wielu przypadkach, może nie najczęściej, ale w wielu przypadkach dzieje? Taki psycholog idzie i konsultuje to z 5 innymi osobami. Nie można czegoś takiego robić, drodzy Państwo. Ja wiem, jak jest mechanizm. Psycholog czy pedagog po prostu się boi, że jeśli do czegoś złego dojdzie, to on będzie za to odpowiadał. Ale my nie zbudujemy relacji opartej na zaufaniu, jak będziemy łamać właśnie najważniejszą zasadę, czyli zaufanie. Też bardzo, bardzo trudny, bardzo trudna kwestia. No i drodzy Państwo, powiem tak jeszcze na koniec, kończąc ten mój wykład, że ja jestem racjonalną, podkreślam, feministką. Dlaczego to podkreśliłam? Dlatego, że to nie jest tak, że jak się pojawi końcówka, nie wiem, w formie męskiej, w tytule zamiast żeńskiej, to ja już organizuję manifestację. Nie. To chodzi o po prostu o jakąś normalność w świecie, tak? No i właśnie, chcę Państwu udowodnić, że niezależnie od tego, czy my się z tym zgadzamy, czy nie, mamy prawo i w tę stronę, to jesteśmy różni. To znaczy, mężczyźni są różni od kobiet i kobiety są różne od mężczyzn. Czy tego chcemy, czy nie, nie da się powiedzieć, że jesteśmy tacy sami. I właśnie to wczoraj specjalnie dla Państwa to wyszukiwałam z racji tego, że jednak jest to konferencja związana z neurobiologią. Chcę Państwu pokazać, że to jednak nie jest takie proste, że mogą nam mówić o płci kulturowej, o przyjmowaniu ról. Owszem, mogą. Ale to nie zmieni pewnych kwestii, pewnych zachowań wynikających po prostu z anatomii mózgu. Na przykład fakt pierwszy. Aha, jeszcze ważna rzecz. Ja tutaj się opieram na prezentacji, na informacjach z prezentacji, którą przygotował neurolog, dr Andrzej Depko, który zresztą jest w naszym komitecie naukowym. Więc wierzę, bo nie jestem neurobiologiem, że wie, co pisze. Kobiecy mózg jest mniejszy. Kora prawej półkuli mózgu jest grubsza u mężczyzn, a lewej półkuli mózgu jest grubsza u kobiet.
Ośrodki językowe są u kobiet bardziej skoncentrowane z przodu półkuli lewej, a u mężczyzn z przodu i z tyłu lewej półkuli. Ponadto są bardziej rozrzucone właśnie niż u kobiet. Kobiety mają większe i grubsze ciało modzelowate. Męskie jądro SDN-POA jest dwa razy większe w preoptycznym obszarze podwzgórza niż u kobiet, chociaż zmienia się to z wiekiem. Jądro INAH3, czyli śródmiąższowe jądro, przednie podwzgórza, jest u heteroseksualnych mężczyzn średnio 2,5 razy większe niż u kobiet i, co ciekawe, homoseksualnych mężczyzn. Jądro łożyskowe prążka krańcowego u mężczyzn jest prawie o połowę większe niż u kobiet i, co ciekawe, u osób transseksualnych. A z takimi osobami też Państwo możecie się spotkać. No i właśnie, i co to też pokazuje, to co mówiłam w tamtym roku na sympozjum, chociaż bardzo krótko, bo po prostu już byłam tak zmęczona, że tylko chciałam te najważniejsze informacje podać. Osoba transseksualna to nie jest jej fanaberia. To są konkretne zmiany zachodzące w mózgu człowieka na pewnym etapie jego rozwoju, które powodują, że jego mózg jest po prostu mózgiem płci, którą ta osoba odczuwa jako psychiczną. I to właśnie Państwu tutaj pokazuję. To są konkretne zmiany, faktycznie istniejące, które my na chwilę obecną możemy zbadać. Więc to nie jest fanaberia. To jest po prostu, powiedzmy, w przypadku osób transseksualnych typu mężczyzna-kobieta, czyli mężczyzna biologiczny, który psychicznie czuje się kobietą, to jest tak naprawdę mózg kobiety w męskim z jakiegoś powodu ciele. Po prostu na pewnym etapie rozwojowym pewne hormony nie zadziałały tak, jak działać powinny. Kolejne przykłady. Różnice w zakrętach kory, których objętość jest silnie skorelowana z inteligencją. Jest to zakręt kory czołowym, skroniowym, ciemieniowym, potylicznym oraz białej materii w okolicach BA39. Jest to prawy skroniowy zakręt środkowy. U kobiet więcej jest materii białej, natomiast mniej materii szarej. Kobiety mają większy prawy płat ciemieniowy niż lewy, natomiast mężczyźni lewy płat ciemieniowy większy niż płat prawy. Tutaj nawet ten schemat pokazuje, że nawet w kontekście najprostszym, czyli, znaczy najprostszym, on wcale nie jest taki prosty w sensie tworzenia się tych hormonów, ale nawet na tym poziomie endokrynologicznym, no te różnice są. I my możemy mówić, że powiedzmy kobieta może pracować jako górnik. Może? Oczywiście, pod jednym warunkiem, że ona tego chce. My jako społeczeństwo nie mamy prawa mówić, że to, że ona nie chce pracować jako górnik, to jest po prostu, to jest wpływ, nie wiem, męża, który ją po prostu tak stłamsił, że ona już nie wie, czego naprawdę sama biedna chce, tak? Każdy może robić, co chce, pod jednym warunkiem, że naprawdę chce sam to robić, a nie, że taka jest kwestia jakiegoś nacisku społecznego. I jeszcze jedną bardzo ważną rzecz na koniec Państwu podam. Kryteria seksuologicznej normy rozwojowej u dzieci i młodzieży. Jeśli tutaj będą jakieś Państwa wątpliwości, warto się wtedy skonsultować z seksuologiem. Powiem tak, jeśli chodzi o o seksuologów typowo dziecięcych, to jest ich naprawdę niewiele. I okazuje się, że trzeba nawet bardzo długi czas czekać. To są ośrodki w Warszawie, które się typowo tym zajmują. Bardzo sporo czasu trzeba czekać na to, żeby się tam po prostu dostać. Ale nawet jeśli Państwo poprosicie o konsultację psychologa czy seksuologa, który nie jest seksuologiem dziecięcym, to po prostu powinien pomóc, ewentualnie skierować do konkretnej już osoby. I 6 kryteriów właśnie, które mówią o tym, że zachowanie seksualne mieści się w normie rozwojowej.
nie utrudnia zadań rozwojowych przewidzianych dla danej fazy rozwoju dziecka czy nastolatka. To jest, proszę Państwa, to, co powiedziałam, mówiąc o tych etapach, tam o typ, ten etap preedypalny, edypalnej latencji. Jeśli zachowanie seksualne występuje w okresie utajenia, czyli latencji, to ono zaburza to, co jest przewidziane na ten etap rozwojowy, bo wtedy dziecko zamiast, powiedzmy, skupiać się na nauce, to masturbuje się instrumentalnie, próbując rozładować w jakiś sposób swoje emocje, bo na przykład zostało skrzywdzone. Więc tak to wygląda. Drugie kryterium. Mieści się w repertuarze zachowań seksualnych charakterystycznych dla danego wieku. No właśnie. Czyli, czyli powiedzmy, no jeśli na przykład dziecko w okresie, w tej fazy edypalnej, czyli tam, gdzie te zachowania seksualne występują, na przykład wykonuje ruchy frykcyjne i do tego sapie, no to to nie jest zachowanie charakterystyczne dla tego etapu rozwojowego. Mając na myśli, że mieści się to w repertuarze zachowań tych akceptowanych, to tak jak mówiłam, to jest ocieranie się, to jest poczucie bliskości, siadanie na kolana, tego typu rzeczy, tak? Ewentualnie ta masturbacja rozwojowa, no ale też jak ona w jakiś sposób wydaje nam się, w cudzysłowie mówiąc, nienormalna, to znaczy na przykład dziecko masturbuje się co godzinę, no to to też nie jest... To też nie jest, nie mieści się to w repertuarze tych zachowań seksualnych na ten etap rozwojowy, zresztą na żaden tak naprawdę. Trzecie kryterium. Dokonuje się między osobami w zbliżonym wieku. Różnica między dziećmi nie przekracza 5 lat. Drodzy Państwo, to jest bardzo istotne. To znaczy, jeśli jest na przykład dziewczynka, która zabawa, w którą się wszyscy bawiliśmy, zabawa w dom albo w lekarza, tak? Jeśli to jest pomiędzy dziećmi, na przykład, nie wiem, 10 lat, 11, to jest wszystko okej. No ale jak jest dziewczynka 10-letnia i chłopak 18-letni, no to już to nie jest normalne. To już nie jest, to już się nie mieści, to już łamie to kryterium. 4. Ma cechy dobrowolności i występuje bez manipulacji oraz przemocy. Bardzo często jest tak, że dorośli ludzie manipulują dziećmi. No i właśnie, tutaj taki troszeczkę grząski temat, bo tutaj chciałoby się powiedzieć na przykład o pedofilach uwodzących. No właśnie, pedofile uwodzący to są pedofile, którzy tak naprawdę w sensie fizycznym, podkreślam, dziecka nie krzywdzą. To jest taki pedofil, który na przykład widzi, że jest dziecko zaniedbane. No i po prostu zainteresuje się tym dzieckiem, kupuje mu różne rzeczy, co najważniejsze czasami dla tego dziecka, po prostu poświęca mu czas. Bardzo często się też zdarza, drodzy Państwo, że zachowania seksualne takiego pedofila uwodzącego manifestują się dopiero po jego powrocie do domu. Czyli na przykład, powiedzmy, nie wiem, pomaga w przebieraniu się temu dziecku, oczywiście doznaje podniecenia, ale czynności dokonuje na przykład w domu. No i tutaj, no właśnie, kurczę, czasami się zdarza, że chciałoby się niepoprawnie powiedzieć, że czasami oni robią też trochę dobrego. Broń Boże, nie pochwalam tutaj jakiejkolwiek pedofilii, ale no, jest różnica pomiędzy pedofilem, który poświęca czas dziecku i go, broń Boże, nie krzywdzi w sensie fizycznym, a pedofilem sadystycznym, jak powiedzmy Mariusz T., tak, który po wykorzystaniu dziecka po prostu je zamordował, tam kilkoro dzieci. Czwarte kryterium. Ma cechy dobrowolności i występuje bez manipulacji oraz przemocy, to już mówiłam. 5. Nie szkodzi zdrowiu i życiu. 6. Nie wykracza rażąco poza normy obowiązujące w danym społeczeństwie. No mamy pewne normy narzucone społecznie i jeśli to się w tych normach mieści, no to tutaj po prostu jest wszystko w porządku. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję. Przepraszam za przedłużenie. Zostawiam do siebie namiary. Numer telefonu i maila.
jeśli kiedykolwiek by potrzebowali Państwo jakiejś konsultacji, postaram się pomóc najlepiej, jak tylko mogę. A teraz